Stary, to wygląda jakbyś ty tu miał chomika. Nie, to mi tam pies zamieszkał. To w niej jest pełno sierści, kurzu i mam nadzieję, że nic tam nie żyje. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lou Later z Unbox Therapy. Nie no, co wy, żartowałem. Hej, cześć, witajcie z tej strony, z Maslo. Witam was dzisiaj w takim nieco innym formacie, troszeczkę takim bardziej dynamicznym, ale nie bez powodu sobie zażartowałem na początku z Unbox Therapy, bo dzisiaj będzie troszeczkę unboxingów. Więc tutaj mamy do czynienia z obudową Thermaltake, jest to dokładnie model V200TG. A potem będziemy przekładać tą obudowę i sprawdzimy sobie temperatury w starej obudowie. Ale tutaj taki drobny plot twist, bo chyba nie będę w przeciągu 2 miesięcy czwarty raz zmieniał w swoim kompie obudowy, więc zmienimy obudowę osobie, którą może niektórzy z was kojarzą z YouTube'a. Dobra. Zacznijmy może od mniejszych rzeczy. Mamy tutaj do dyspozycji zasilacz Thermaltake'a i jest to zasilacz 500-watowy, dobrze mówię? 500-watowy zasilacz Thermaltake'a z RGB. Bo wiecie, teraz wszystko musi mieć RGB. Więc mamy zasilacz z RGB. Zróbmy sobie odpaczkowanie go. Co my tu mamy? Ok, papierologia. Nic specjalnego. Ok, więc zasilacz taki, nie za ciężki, taki dość lekki. Mamy tutaj switcha do włączania, wyłączania RGB. Oczywiście zasilacz tradycyjny nie jest semimodularny. Mamy normalnie ATX-ową wtyczkę rozdzielaną 24 pin 20. Więc tak obudowa przychodzi do nas zapakowana, całkiem solidnie. Tak więc tutaj mamy naszą obudowę, mamy tutaj hartowane szkło. Na boku, na froncie również mamy szkło. Za szkłem są 3 wentylatory z RGB, z tego co się orientuję. Tutaj kolejny wentylator, może sobie otworzymy. Kurde, z tymi szybami to zawsze stres jest. Okej. Od razu ją damy do kartonu. Mamy normalnie piwnicę, żeby sobie schować nasz zasilacz. Trochę w ogóle szkoda, bo ten zasilacz będzie z RGB i tego chyba w ogóle nie będzie widać, z tego co się orientuję. Zasadniczo takie zasilacze RGB fajnie się nadają do takich case'ów jak na przykład P5, o ile się orientuję, Core P5 chyba Thermaltake ma tego typu całkiem otwarte obudowy. To tam wygląda zarąbiście. Andrzej, dasz mi śrubokręt? Bez śrubokręta to się nie obejdzie. O! Użyliśmy tej jakże potężnej siły. Siup! No i co? Tutaj z drugiej strony mamy przelot, miejsce na 3,5-calowe dyski. Przypuszczam 2,5-calowe gdzieś się montuje tutaj, chociaż niekoniecznie. Mamy kontroler do RGB. Gdyby ktoś z was nie miał na płycie, no to mam tutaj kontroler. Tutaj mamy folikę, więc możemy tak położyć. Z góry obudowa, mamy tutaj magnetyczną taką osłonkę antykurzową, całkiem spoko. Mamy USB-ki, dwa USB-ki typu 2, jeden USB typu C. Głośniki tutaj do zarządzania RGB, reset i power. Ok, tyle o obudowie, a teraz pokażę wam kompa, jakiego będziemy tutaj wsadzać, bo to jest też dość istotne. O kurde, ej, waży to. O Boże. To jest PC. Jest to PC nie od byle jakiej osoby, jak już powiedziałem. Teraz chciałbym tą osobę zaprosić na chwilę na moje miejsce. To jest Termi, z nim nagrywam podcasty. Może ktoś z was ogląda Nerdloga. Termi, opowiedz nam troszeczkę o tym PC-cie. Tak więc, to jest moje tutaj małe dziecko. I obudowa jest ze mną już długo, chyba z 7 lat albo 5, coś takiego. To jest jeszcze w starym kompie z niej korzystałem. Ma pewne defekty, ponieważ ten wentylator tu z przodu, jak go można widzieć, nie działa. Problem jest taki, że mam w domu takiego małe, czteronożne stworzonko i ono zostawia pełno kudłów.
te kudły dostają się tym oto otworem, zapchały wentylator, no i wentylator w pewnym momencie stanął i już więcej nie ruszył. Ta obudowa jest, w niej jest pełno sierści, kurzu i mam nadzieję, że nic tam nie żyje. Mam nadzieję, że jestem jedynym właścicielem tej obudowy. A jeżeli nie, to zrobimy z tego małe terrarium, nie? Tutaj mamy guzik i przez wielokrotne rozbieranie tej obudowy, no, uległa ona totalnemu wyrobieniu i jedynym sposobem, żeby odpalić tą komputer, moją bestię, jest użycie kluczyka z bety i wtedy on startuje. Następuje ściągnięcie, już nawet nie ma bolców. Tu są piny do włączania i trzeba trafić w odpowiednie. Jak się trafi w odpowiednie piny, to mamy szczęście i komputer się uruchamia ponownie. A. Tak. Także... Ładne futerko. No, mojego psa, dbam o niego. Także widzisz, jak się świeci. Teraz Termin ma mój kluczyk z Meśka i zademonstruję odpalanie komputera kluczykiem. Pasował też kluczyk z Meśka. Jak to wyjaśnisz? Czemu pasował mój kluczyk do tego komputera? Nie wiem, też nie jest zbyt wybredny. Okej, stres testowaliśmy go przez jakieś 15 minut furmarkiem i Prime'em 9.5 w tle. Więc tak, na karcie mamy 74 stopnie, na procku mamy 70 dobija momentami. Co przy takim dużym Fortisie 3, no to jest dość wysoka temperatura na procu. I tutaj na NVIDII też warto by było powiedzieć, jaką ty masz tu speckę w ogóle. Co ty tam masz w tym kompie? Moja speczka to jest i5-7500, NVIDIA. GeForce 1066 GB i 8 GB RAM-u, ale to już nie pamiętam firmę. No więc tak, tutaj mamy cable management, wiadomo, nie za pięknie, bo to tył. Ale tak, mamy tutaj dostępne normalnie sanki na dyski twarde. Są to, wygląda to w postaci tak, że wkręcamy takie śrubki i dysk się wsuwa. Niestety nie jest to nijak zabezpieczone, więc tak troszeczkę średnio. Natomiast mamy ogólnie dużo różnych dziurek tutaj i fajnie można sobie kable przerzucić do przodu. A z przodu wygląda to następująco. Okej, okay, no a z przodu wygląda to w ten sposób. Mamy tutaj miejsce na nasz 2,5-calowy dysk, a w zasadzie można ich tutaj wpiąć, z tego co widzę, 4. Ogólnie tak, jak tutaj mamy jeszcze te wentylatorki. Tutaj widać, że one nam również chłodzą dyski twarde, więc to spoko. No i raczej przepływ obudowy będzie jako taki. Okej, okay. Tak więc widzicie, obudowa jest już obok mnie złożona, z Terminią sobie ładnie poskładaliśmy. No i też mamy parę takich przemyśleń, które myślę warto by było poruszyć, bo jednak troszeczkę ich nam się tam zebrało. Więc po pierwsze, co fajne w tej obudowie, na pewno jest fajnie zorganizowana ergonomia wnętrza. Jest do wszystkiego bardzo fajny dostęp, można sobie ładnie poukładać kable, myślę, że jak najbardziej całkiem spoko. Blacha jest też moim zdaniem taka w sam raz, ani jakaś mega zatwarda, ani jakaś taka mega uginająca się czy coś w ten deseń. Kurzołap jest na magnes, nie wiem, dla mnie to plus, na przykład Termin uważa, że fajnie by było, gdyby był montowany, więc to zależy od perspektywy. Bardzo mi się spodobało sposób montowania dysków 2,5-calowych. Z tym to jest bardzo różnie w obudowach. Przepływ w piwnicy też jest bardzo fajny i że jest przepływ na dyski twarde, bo na przykład ja u siebie w Fantexie tego nie miałem. Co do minusów, to chyba takim największym, co nam się rzucił w oczy, to jest to, że z tyłu te osłony na złącza PCI, gdzie przychodzą karty i rozszerzenia,
one są wyłamywalne, co moim zdaniem po pierwsze nie jest zbyt eleganckie, a po drugie dla nas się okazało bardzo upierdłe, bo żeby po prostu je wyłamać, musieliśmy najpierw wyciągnąć płytę główną, co w innych obudowach mi się nie zdarzyło, a troszeczkę tych obudów już montowałem. I jeszcze taka jedna uwaga, że te wentylatory, które są na froncie, one zaciągają powietrze z boku i to w zależności od tego, czy chcecie sobie tą obudowę mocno dosunąć do ściany, czy nie, może się odbić na temperaturach. Co do temperatur, do tego przejdziemy sobie dopiero za chwilę, bo właśnie chodzi w tle stres test, więc mam nadzieję, że już się skończył pomału i będziemy mogli coś Wam więcej powiedzieć na ten temat. Na karcie graficznej mamy 72 stopnie, czyli mamy mniej więcej 3 stopnie różnicy. Procesor możemy zaobserwować 1 stopień różnicy. No więc tutaj wypada to całkiem nieźle. Oczywiście tutaj to też z czasem, im więcej brudu się pojawi, wiadomo, może tutaj ta wydajność spaść. No ale no to z tym się trzeba liczyć. Wiadomo, tamta stara obudowa była bardzo zakurzona. Ta już jest czyściutka. Tak więc dzisiejszy odcinek taki troszeczkę bardziej nietypowy, z innej perspektywy nagrany. Mam nadzieję, że takie coś Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę. Termin widać, że zadowolony. Daje lajka. Więc misja zakończyła się pomyślnie. No i nie pozostaje mi nic innego, jak się pożegnać z Wami. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. A ja mam jeszcze jedno pytanie na sam koniec. No? A ja jestem bardzo ciekawy, czy moja nowa obudowa przypadnie do gustu mojemu psu. I tym razem na pewno już jej nie zaśmieci, ponieważ nie ma kratek, a jest szkło. Także propsik.